Cześć, witam w mojej pracowni. Dzisiaj porozmawiamy o sylwetce, która nazywa się Lizak. Lizak to dziewczyna, która ma duży biust, wąskie biodra, długie nogi i generalnie jest bardzo zgrabna. Charakteryzuje się najbardziej tym dużym biustem. Na początku chciałabym powiedzieć, co zrobić, aby wyglądać dobrze, jeśli jesteś lizakiem. Po prostu nie starać się za bardzo. Nie staraj się pokazać wszystkiego. Tego, że masz duży biust, że masz wąską talię, wąskie biodra i długie, zgrabne nogi, bo przekombinujesz, czyli pokażesz za dużo. Nie noś za krótkich sukienek z bardzo głębokim dekoltem. No niestety bardzo dużo czegoś takiego się ogląda teraz na Instagramie, a wydaje mi się, że to jest trochę pozbawione klasy. Pokaż jedno, postaw albo na biust, albo na zgrabne nogi. Przygotowałam dla Ciebie kilka sukienek, w których będziesz wyglądała fenomenalnie. Pierwszą sukienkę, którą dla Ciebie przygotowałam, jest to sukienka z głębokim dekoltem, ale jest to sukienka do ziemi. W tym wypadku ma ona kolorowy druk, ale oczywiście jeżeli druk nie pasuje, nie lubisz czegoś, nie lubisz deseni, możesz założyć taką w jednolitym kolorze. Jest to dobra sukienka dla osób o dużym biuście, ale nie takim maksymalnie ogromnym. Chociaż w sumie widziałam też i takie maksymalnie ogromne dobrze wyglądały. Te sukienki szyję w różnych wersjach, z bardzo głębokim dekoltem jak ten, albo troszeczkę bardziej zabudowanym tak, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej, ale tak jak mówiłam Ci na wstępie, podkreśla ona biust, ale chowa nogi. Sukienką, którą możesz założyć do pracy, jest bardzo podobny model. Sukienka Stephanie się nazywa. Nie ma ona aż tak bardzo odkrytego dekoltu, ale biust ma tutaj gdzie się schować, ładnie podkreśla talię, podkreśla biodra, dlatego że jest bardziej w nich dopasowana, zakrywa kolana, więc jest naprawdę taką sukienką, którą możesz sobie założyć spokojnie pod żakiet i wyglądać w niej bardzo fajnie. Nie pokazuje za dużo, ale też nie pokazuje za mało. Tutaj jest taka sama wersja sukienki, którą widzisz na manekinie. Jest to sukienka czarna, czyli może na wieczór. A tutaj jest podobna, krótka, oczywiście ta moim zdaniem jest troszeczkę za krótka, jest przygotowana dla innej sylwetki, ale dla Ciebie byłaby lepsza 10 cm dłuższa, no, chyba że ktoś jest niższy. Sukienka dobra dla pań, które mają duży biust, wąskie biodra i smukłą talię, to też jest taka sukienka, która układa się na biuście kopertowo, ładnie go podkreśla, jest sukienką za kolano, sylwetka zyskuje bardzo kobiece kształty i jest to sukienka, która w zależności od dodatków będzie się nadawała na wiele okazji, będzie zarówno do pracy, jak i na wieczór, wystarczy tylko zmienić wygodne buty na jakieś bardzo ładne szpilki, dodać kopertówkę, zmienić biżuterię i będzie fantastyczna na wieczór. Panie o dużym biuście i całej sylwetce bardzo szczupłej przepięknie prezentują się w takich oto sukniach ślubnych. Z dekoltem V, który jest dodatkowo obszyty koronką, który pięknie podkreśla ten biust, a zaszewki na przymiarkach u mnie są idealnie dopasowywane z linią ciała. Pięknie podkreśla biust, ładnie leży na talii. No i oczywiście sukienki są z koronki, dlatego jeżeli halka pod spodem jest dość krótka, nogi lekko przebijają, lekko je widać, ale jeżeli ktoś nie chce pokazywać wcale nóg, szyjemy wtedy sukienkę z halką do ziemi. Są to naprawdę bardzo fajne, wdzięczne fasony dla pań o sylwetce i lizak. Dzięki serdecznie, że byliście ze mną w mojej pracowni. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało i przyda się paniom z dużym biustem znaleźć fason dla siebie. Oczywiście zapraszam na spotkania ze mną, tam jest więcej porad, więcej stylizacji, więcej rzeczy na wieszaku. Zadawajcie mi pytania, postaram się odpowiedzieć w kolejnym wideo. Cześć!